Popmaster Record Shop prezentuje nową dostawę płyt winylowych. Już od najbliższego wtorku w sklepie. Zapraszamy. Popmaster Record Shop, Słupsk, ulica Kołłątaja 14 oraz na stronę internetową www.popmaster.pl. Zaczynamy. Witam w kolejnym wideo newsletterze i wracamy z powrotem do płyt winylowych, płyty winylowe. Pokażę wam płytę, która nie będzie w sprzedaży, z jednego tylko powodu. Święta się zbliżają, fajny to by był prezent pod choinkę, 18 wspaniałych piosenek mówiących o świętach, czyli Cliff Richard, Alec Jones, Chris The Bar, The Beach Boys, John i Yoko and the Plastic Ono Band i tak dalej, Paul McCartney oczywiście, Greg Lake i Bush. Ale o co chodzi? Pierwsza strona ma wadę fabryczną, jest wytłoczona w dziwny sposób. Po prostu zaczyna się piosenka i po jakichś 10 sekundach ten sam kawałek leci, jest nałożony na tą podstawową. Jest trochę ciszej, nawet jakieś trochę, 80% ciszej ten dźwięk jest i po prostu po 10 sekundach słyszymy nałożony dźwięk. Druga piosenka to samo, trzecia, piąta dokładnie to samo. Czyli mamy podstawowy dźwięk i w tle słyszymy, jak ta piosenka się po 10 sekundach rozpoczyna. No, druga strona jest w fantastyczny sposób wytłoczona, bardzo ładnie brzmi, fajna dynamika, ale niestety skopany. Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, że tak jest wytłoczona płyta. Po prostu dźwięki są nałożone i przesunięcie czasowe jest około 10 sekund. Także tego nie będzie w sprzedaży, niestety, bo bardzo fajna płyta. Ale co będzie? No zaczynamy od Stevie Wondera. Stevie świat ożywi. Stevie Wonder i jego piosenki w tonacji życia. To 76 czy 77 rok. Proszę bardzo, wytwórnia Motown. Wytwórnia Motown, podwójny albumik, piękny, plus do tego buklet z tekstami. Z tekstami po angielsku, w języku Zulu Gula, tak? Zaraz zaglądam do środka, czy nie ma singielka, bo powinien być jeszcze dostarczony do tego singielek, ale nie widzę. Tamla Motown, wytwórnia, proszę bardzo, Tamla Motown, ale niestety nie ma singielka. A na singielku co, jeśli by się pojawiło, to co by było? Akurat nie piszę, piszę tylko o buklecie. No dobrze. Także piosenki w tonacji życia, fantastyczny album Stevie Wondera od przyszłego tygodnia w sklepie Popmaster w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 14 i na stronach internetowych. Książeczkę sobie później włożę. Teraz tak, Trojans, The Greatest Hits Volume 1, czyli wytwórnia Trojan, wytwórnia 69 rok, powstała ta wytwórnia na Jamajce. 2 lata później została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. No i mamy składaczek, największe przeboje wykonawców ze stajni Trojan, czyli Trojan po polsku można by było powiedzieć. Jeszcze pokażę label, jak to wygląda. Także fani reggae roots, proszę bardzo. Label, tak to wygląda. Bardzo poszukiwana wytwórnia na rynku. Pionierzy muzyki reggae, którzy zaczęli wydawać muzykę reggae na płytach winylowych. The Beatles, 67-70, niemiecki album, podwójny album, proszę bardzo. Jak to wygląda od wtorku w Słupsku przy Kołłątaja 14, Popmaster Record Shop, szukam, bo jeszcze powinien być czerwony album i mam czerwony album. Proszę bardzo. Fajnie w tych okularach wygląda. Zmieniają się słońca, jest dużo. Piękny słoneczny dzień, okulary się ciemne zrobiły. Ale zimno jak cholera. Chyba z plus 8 stopni. Najzimniejszy, najchłodniejszy dzień tego miesiąca. The Beatles, czerwony album. Czerwony album 62-66, proszę bardzo. Podwójny album. Co my tu mamy? Love me do, please please me, from me to you, she loves you, I want you hold your hand, oh my loving, can't buy me love, a hard day's night i wiele, wiele przebojów z wczesnego okresu grupy The Beatles. Wytwórnia Apple, oczywiście Apple. Jeszcze jeden podwójny album, ale tym razem rock progresywny, koncert, The Chiving Magpie, Meridian, podwójny album.
proszę bardzo. Sroka złodziejka, sroka złodziejka. I co mamy? Między innymi Kayla, Lavender, Heart of Lothian, Fugazi, Incomunicado, Incomunicado. Dobrze, to był Marillion. Po Marillionie Rolling Stones, Still Life, American Concert 1981, czyli koncertowa płyta grupy The Rolling Stones ze Stanów Zjednoczonych. Gatefold okładka, album pojedynczy, okładka Gatefold, wytwórnia Rolling Stones Records, wydaje mi się. Okładka oryginalna. No jak mówiłem, tak jest, wytwórnia Rolling Stones Records. Proszę bardzo, ale holenderskie? Niemieckie, wydane w EEC, czyli w Unii Europejskiej, ale zapewne tłoczone w Niemczech. Także Rolling Stones, Gatefold, Still Life. Jeszcze raz, The Best of Rolling Stones, The Best of Rolling Stones. I co tu mamy? Brown Sugar. Brown Sugar, Start Me Up, Angie on the Rock and Roll, Miss You and More, and many, many more. Brown Sugar, ok. Oh. Tym razem Maxi Singielek, Maxi Singiel, Classics Nouveau, Classics Nouveau, Never Again, Classics Nouveau, Never Again, dwie wersje, wersja długa na pierwszej stronie i wersja krótka na drugiej stronie. Classics Nouveau, Sal Solo, tak to chyba tak się nazywał wokalista grupy Classics Nouveau. I jeszcze jeden maxi single, Girls You Know It's True, Subway Mix i Milli Vanilli, Milli Vanilli. Na drugiej stronie Balearic Mix, Girls You Know It's True i Magic Touch. Jeszcze maxi single, Bohemian Rhapsody. O, dzisiaj był na kasetach wideo, teraz na 24. Tak, dzisiaj był na kasetach wideo Queen, a teraz może nie tyle Queen, co ich utwór, Syrańska Rapsodia, grane przez londyńską orkiestrę symfoniczną z udziałem Chóru Society, Royal Society Chór. A druga strona Sailing, czyli Rod Stewart, jego największym, jeden z największych przebojów Sailing, 76 rok. I jeszcze jeden maxi single, ale się nazbierało i jeszcze jedno w kolejce, wow, to szybko nie skończę chyba z tymi maxi singlami. London Boys, pamiętacie? Requiem, Requiem, London Boys. A na drugiej stronie mamy co? The Midi Dance, The Midi Dance, nie pamiętam The Midi Dance, okej. Okay. Spagna, Italo Disco, Spagna i Love at First Sight, miłość od pierwszego spojrzenia, miłość od pierwszego wyjeżdżenia, Spagna, znaczy się, czyli Italo Disco, miłość od pierwszego wyjeżdżenia, tyle Spagny. I dalej mamy Dice Race, Money for Nothing, pełna wersja Dice Race, Money for Nothing, zobaczymy co tam mamy, jaka to wersja jest, ile to ma minut, strona B. Nie, to może nie, spójrzmy na stronę A, pisze ile to ma minut, 8.24, Money for Nothing, 8.24, pełna wersja utworu Rolling Stones. I jeszcze jeden maxi single, zaznaczam, że nie ostatni, bo jeszcze coś tam widzę, Bon Jovi, Bad Medicine, Bon Jovi, a strona druga, utwór Lay Your Hand Off Me i 99 in the Shade. Okej, okay. Teraz mamy Fatboy Slim. Fatboy Slim, Sunset, Birds of Prey, Fatboy Slim, proszę bardzo, Fatboy Slim, maxi singielek, promo copy, tak, tutaj mamy znaczek, promo kopia, ciekawostka jak najbardziej, tu odłożymy, dobrze, Bananarama, największe przeboje, collection, to już była parę razy, znowu jest Bananarama, znowu jest Venus, I Heard the Rumor, znowu jest I Can Help It, I Want You Back, i jeszcze co mamy, Robert De Niro's Waiting, Cruel Summer, czyli dużo, dużo fajnej muzyki grupy Bananarama, jeśli chcecie sobie potańczyć, pośpiewać Bananarama jak najlepiej, będzie odpowiednia do tego, jak najbardziej odpowiednia, trochę jazziku, Hello Dolly, Louis Armstrong i jego parę kawałeczków, parę przebojów, nie ma Wonderful World, to kurde szkoda, że nie ma, ale jest Mac the Knife jest, to mam taką czeską płytę, ciągle na wierzchu, ja podkładam dlaczego, zaraz wytłumaczę dlaczego, bo mam drugą płytę też czeską tego wykonawcy, oprócz tego inną czeską płytę, ale już nie tego wykonawcy. No ale to za chwilę, patrzę czy jest plakat, nie ma plakatu. Begin the Beguin, Julio Iglesias, Begin the Beguin.
Grande, grande, come on to Guantanamena, cuore mucho, hej. Julio Iglesias, jedna z jego płyt z lat 80. Zapewne była wielkim przebojem. Akurat tej muzyki nie lubię, za słodka dla mnie, w przeciwieństwie do mojej żony. Znaczy, że moja żona nie jest za słodka, czy co tam nie. Ona lubi tę muzykę, o to się rozchodzi. Nie o słodycz, tylko o muzykę. Akurat Julio Iglesias, zresztą dzisiaj słyszałem, jak słuchała. Okej, okay, Sylwia, viva, ja viva España. Tak, Sylwia, jeden największy przebój, viva España. Mimo tego, że to już jest ze 45 lat od momentu wydania tego utworu na singlu i na płycie, ciągle od czasu do czasu lubię sobie posłuchać. Zwłaszcza kiedy wyjeżdżam do Hiszpanii na wakacje. No to jest mój numer jeden w tym momencie pioseneczka. Dobrze, znowu przekładam. Daj sobie. Love over gold. Love of... O, tak, tak. Miłość ponad złoto. W porządku. Proszę bardzo. Wkładeczka, teksty. I słuchajcie, label. Rzadkość. Zazwyczaj Vertigo, pomarańczowy label. A tu mamy statek kosmiczny. Fantastico. Naprawdę ciężko osiągalna płyta z tym labelem. No, mi się akurat udało. Może tobie też się udać, jeżeli zajrzysz na stronę internetową www.popmaster.pl albo wybierzesz się do Słupska na ulicę Kołątania 14 do Popmaster Record Shop, to może będziesz miał tego labela właśnie na płycie Dice Size. Ok, Dionne Warwick Without You Love. Bez swojej miłości, Dionne Warwick. Proszę bardzo. O, nawet mam duecik, Run to Me, duet z Barry Manilo. Następny duet, Stevie Wonder, It's You. I jeszcze jeden duet, jeszcze raz Stevie Wonder. I jeszcze jeden. Cztery, czyli dueciki, cztery razy dueciki. Duet, dwa razy Stevie Wonder, raz Barry Manilo, raz Glenn Jones. Nic mi nie mówi Glenn Jones. Wytwórnia zapewne Arista, jak znam, Dionne Warwick. W Niemczech tłoczona płyta, proszę bardzo, wszystko się zgadza. Arista, niemieckie tłoczenie na rynek angielski i francuski. Także nic po niemiecku w sumie tutaj nie ma na tej płycie napisanego, tylko po angielsku. No i tak przestawiałem i w sumie doszedłem już. Doszedłem tak. Karel Gott, kontrasty, patrzcie, jak świeci się. 81 czy 82 rok, okładeczka. W idealnym stanie, ale na zachodzie nawet nie wydawano w taki sposób okładek. Naprawdę fantastycznie okładeczka jest wydana. Wytwórnia Suprafon, tak to się nazywa? Ojoj, proszę bardzo. Czeski Suprafon. Ciekaw jestem, czy ten label, tak jak w przypadku polskich labeli, polskich nagrań i tak dalej, Elektronitów, przy dostępie, przy kontakcie z wodą, czy po prostu to wszystko się spływa na płytę, czy nie. Tak, to już dla ciebie taka ciekawostka. No, ale myślę, że nie, bo okładki wydawali lepiej niż Polacy, także myślę, że label były drukowane też lepiej niż te polskie. Jeszcze jedna płyta Karela Gotta, Country Album, Karel Gott. Proszę bardzo, wszystko stereofonicznie Karel Gott, a teraz kwadrofonicznie. Ta sama wytwórnia Suprafon, proszę bardzo. Tak. Joanne the Dark, tak to było? No, Joanna Dark, zdaje się. Muzyka klasyczna, czeska filharmoniczna, chór czeskiej filharmonicznej orkiestry. No, jakby to czeska filharmoniczna orkiestra i chór, Sergio Baudo. Także tak to wygląda. Płyta kwadrofoniczna. Spójrzcie, jaka książka. Jest co czytać. Nie znacie czeskiego? Nie bójcie się. To zazwyczaj widzę, że po niemiecku i po francusku. Jak nie znacie czeskiego, to nie problem, ale jak znacie niemiecki czy francuski, to możecie sobie właśnie poradzić. Jeszcze raz muzyka klasyczna, Julian Bream, The Classical Guitar. Classical Guitar, proszę bardzo. I co my tu mamy? Tarina, Manuel de Falla, Fernando Sor, Johann Sebastian Bach. Tych właśnie kompozytorów utwory gra Julian Bream na swojej pięknej, klasycznej gitarze. David Sambor, czyli jazz. David Sambor, okładka, czuję, że to już jest amerykańska albo kanadyjska. Special import naklejek, sporo jest. Made in USA. Koperty papierowej nie ma, jest folia z logo Warner Bros. Proszę bardzo.
label Warner Bros. Notek oparta właśnie z tym logiem. Także trochę jazzu też będzie. Od wtorku, wtorek, Pop Master Record Shop w Słupsku, ulica Kołłątaja 14, lub na stronie internetowej www.popmaster.pl. Greatest Hits, Frank Sinatra, New York, New York. Frank Sinatra i jego największe przeboje. Dziwne trochę dla mnie, że jego największe przeboje mieszczą się na jednej płycie, bo myślę, że to powinien być co najmniej trzypłytowy album. No nic, co tu mamy? From New York, New York. I Get Kicked Out. You, Stranger in the Night, Yesterday, Beatles, That's Alive, The Girl from Ipanema, The Lady is a Tramp. Fajne kawałeczki. I na końcu The Walker Brothers, Make It Easy on Yourself. The Walker Brothers, wytwórnia Contour, The Walker Brothers. Tyle na dzisiaj, co nie? Słuchajcie, także zapraszam do sklepu w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 14. Taka czarna reklama na sklepie Popmaster Record Shop widnieje, łatwo nas znaleźć, vis-a-vis dworca kolejowego ze 100-150 metrów od dworca PKS-u lub na stronę internetową popmaster.pl www.popmaster.pl. To na tyle z zimnego Londynu, choć słonecznego. Andrzej Stebelski zaprasza. Kończymy? Koniec.